W tym filmie zobaczymy, jak graficznie dodajemy i odejmujemy wektory. Czyli mamy tutaj dwa wektory A i B. Możemy myśleć o tym, że te wektory reprezentują nam przemieszczenie. No i chcemy zobaczyć, co to jest wektor A plus B. Powiedzmy, nazwiemy ten wektor wektorem C. No i jak to jest, jak znaleźć wektor C? A no jeżeli myślimy o tym, że A to jest przemieszczenie, czyli ruszamy z jakiegoś punktu, idziemy sobie o wektor A, przesuwamy się o wektor A, powiedzmy. No a potem, jeżeli B jest przesunięciem również, no to z końca doszliśmy do punktu jakiegoś, do końca wektora A, no a następnie przemieszczamy się o wektor B, czyli na końcu wektora A rysujemy wektor B, czyli to, prawda, to jest wektor A, czyli on ma tę samą długość i ten sam kierunek, co ten wektor tutaj i podobnie jest z wektorem B, no tylko inny punkt początkowy. Prawda? No i teraz A plus B, czyli w sumie przemieściliśmy się o wektor C, prawda? Czyli suma dwóch wektorów A i B to jest wektor C. Prawda? I teraz możemy zobaczyć rysunkowo, że to nie zależy od kolejności. Prawda? Czyli, że A plus B to jest to samo, co B plus A. I jak to na rysunku byśmy umieścili? Ano, najpierw przemieszczamy się o wektor B, czyli najpierw rysujemy wektor B tutaj. Prawda? O. Najpierw o B, dotarliśmy do tego punktu, a potem rysujemy wektor A. I docieramy do tego samego punktu. Dlaczego? Ano dlatego, że powstał nam tutaj, prawda? Tutaj nam powstał równoległobok, prawda? Ponieważ to jest równoległe do tego i ten bok jest równoległy do tego, bo to jest też wektor A, prawda? Czyli to jest wektor B, a to jest wektor A. Czyli tutaj mamy równoległobok, no i wiemy, że, prawda, że skoro to jest równoległobok, no to oczywiście tutaj dostajemy przekątną tego równoległoboku. I to nas prowadzi do drugiego sposobu dodawania wektorów, który powiedzmy bardziej, czyli tak jak rysowanie, prawda, rysowanie jednego wektora i na końcu jego dodawanie drugiego wektora bardziej odpowiada takiemu intuicyjnemu dodawaniu przemieszczeń, przesunięć, tak widzimy, że to jest to samo, co jakbyśmy narysowali te wektory ze wspólnego początku, prawda, i potem dorysowali równoległobok do tych dwóch wektorów. No i ta przekątna to jest właśnie suma i to bardziej odpowiada, powiedzmy, wypadkowej sile. Jeżeli te wektory reprezentują siły, no to oczywiście siły raczej przykładamy w jednym punkcie i wtedy to ma interpretację siły wypadkowej. Czyli tak jak tutaj mówiliśmy, to jest też wektor C. Czyli to dodawanie wektorów nie zależy od kolejności. A jak to jest z odejmowaniem? Powiedzmy, jak wygląda wektor A minus B. Minus B. No więc jeden ze sposobów, no, prawda, wektor minus B to jest to samo, co dodawanie, to jest odejmowanie, to jest to samo, co dodawanie minus B. Otóż wektor minus B, czyli to powinno być A plus. No i tutaj napiszmy minus b. Otóż wektor minus b to jest wektor i może nazwijmy ten wektor wektorem d. Otóż minus b to jest wektor ten sam, który ma ten sam kierunek, tylko przeciwny zwrot. Czyli zgodnie z tą regułą, jak robiliśmy tutaj, najpierw rysujemy wektor a. To jest powiedzmy wektor a. I teraz do jego końca musimy narysować wektor B. No, wektor B, czyli ten sam, czyli to będzie gdzieś tu, prawda? Wektor minus B raczej, powiedzmy, minus to jest minus B. No i A minus B to będzie, będzie wektor D, czyli A plus minus B. To jest wektor D, czyli A minus B. I zwracam jeszcze uwagę, że minus B to ma być tutaj, prawda? Bo powiedzmy, możemy taką tożsamość oczywiście napisać, że B plus
A minus B, to co powinno być? To powinno być A. Albo inaczej. Dobrze. Czyli co? Czyli to ma być taki wektor, który dodany do B da nam A. Aha, czyli tu mamy, możemy to zrobić tak. Mamy wektor B. Jaki wektor musimy dodać do wektora B, żeby otrzymać A? No właśnie tutaj będzie wektor D. Znaczy ten wektor tutaj to jest A minus B. Tu jest wektor, ten wektor to jest A minus B. Czyli to jest jakby druga przekątna tego równoległoboku, prawda? Czyli rysujemy dwa wektory i trójkąt rysujemy, czyli A minus B to jest, łączy końce B z końcami A i z końcem A, jeżeli one są narysowane, no, wychodząc z jednego punktu i to jest druga przekątna tego równoległoboku, prawda? Czyli to jest ten sam wektor, co tutaj, prawda? To ma być taki wektor, no, żeby dodany do wektora B daną wektora. Czyli rysujemy wektor B, rysujemy wektor A i następnie z końca B do końca A łączymy koniec B z końcem A i to jest wektor A minus B. No i może na zakończenie jeszcze zobaczmy, narysujmy następujący diagram. Powiedzmy, mamy tak. To będzie wektor A, to będzie wektor B i to będzie wektor C. Tak? I pytanie, jaki jest związek między wektorami A, B i C na takim diagramie? Prawda? A, B, C. No właśnie, więc skoro zgodnie z tym, co mówiliśmy tutaj, wektor minus C, jeżeli narysujemy, minus C to byłby taki wektor. To byłby wektor minus C. Czyli mamy to, że minus C, widzimy to zgodnie z tym, to jest A plus B, czyli minus C to jest A plus B. Tak? Czyli minus C to byłby A plus B. Czyli dodając C do obu stron, otrzymalibyśmy taką tożsamość. 0 równa się A plus B plus C. No, tutaj ściśle rzecz biorąc 0 powinno mieć znaczek wektora, bo to jest wektor zerowy. O, i mamy taką tożsamość, czyli jak mamy trzy wektory tak narysowane, że tworzą one trzy boki trójkąta, przy czym początek kolejnego pokrywa się z końcem poprzedniego, no tak jak na tym rysunku A plus B plus C, to ich suma jest wektorem zerowym.